Czyż nie żyjemy we wspaniałych czasach? Aplikacje i portale randkowe, portale społecznościowe. Mamy tyle opcji na poznanie i znalezienie kogoś. I tyle opcji na komunikację z drugą osobą. Problem pojawia się wtedy, kiedy ta komunikacja, mimo najbardziej nowoczesnej technologii, smartfonów, aplikacji, zdaje się zawodzić. Mimo że technologia ta nie wydaje się być podatna na problemy, które napotykała stara forma komunikacji, to wciąż trzeba się liczyć z innymi problemami, takimi zwyczajnymi, ludzkimi, babskimi. W dzisiejszym odcinku nie będę skupiać się na tym, dlaczego faceci nie odpisują, ponieważ to, co dużo bardziej uderza mnie w wiadomościach od Was, to to, jak reagujecie na to, że facet nie odpisuje. Racjonalizowanie to częsty grzech, który popełniamy w kontaktach z facetami. I niestety nie tylko z nimi. Dlatego, kiedy on nie odpisuje, nie odzywa się przez tydzień, mamy tendencję do dopowiadania sobie bardzo racjonalnych powodów, dla których on w danym momencie nie może się odezwać. Na pewno już śpi. Napisze jak wstanie. Na pewno musiał szybko się ogarnąć i lecieć do pracy. Odezwie się w przerwie od pracy. Na pewno miał dużo pracy. Odezwie się wieczorem po powrocie z pracy. Na pewno to impreza firmowa, na którą został zaciągnięty siłą. Motherfucker! Racjonalizowanie to trochę takie wypieranie oczywistych faktów. Robimy to, ponieważ tak jest po prostu łatwiej. Podświadomie wiemy, że ten facet to palant, który w oczywisty sposób nas zwodzi, a jednak gdzieś z tyłu głowy mamy nadzieję. Dlatego lubimy w jakiś sposób zracjonalizować jego działania i łudzić się, że jednak coś z tego będzie. Wyobraź sobie, że zakładasz biznes. Wspólnie zakładacie spółkę, która musi mieć 50% wkład. W przypadku tej spółki wkład musi wynosić 5000 zł od każdego ze wspólników. No i zgodnie z umową wkładasz swoją część na konto spółki. Po zalogowaniu się na konto dostrzegasz, że twój wspólnik przelał jedyne 2500 zł. Co robisz? Gdzie są moje pieniądze? No właśnie. Skoro więc nie dałabyś się wydymać w biznesie, to dlaczego dajesz się w SMS-ie? Jeżeli piszesz z jakimś facetem, to inwestujesz. Logicznym jest więc oczekiwanie, że on będzie inwestował na podobnym poziomie zaangażowania jak ty. Dlatego, jeżeli napiszesz mu wiadomość o treści, co porabiasz, a on odpisze, nic, co dzisiaj porabiałaś, a ty odpiszesz, a rano musiałam biec szybko na uczelnię, bo musiałam oddać projekt, niestety zepsuła mi się drukarka, więc wbiłam do uczelnianego ksero, gdzie oczywiście była kolejka na 30 osób. Na szczęście jakoś się udało i mam to już z głowy. Teraz właśnie piekę ciasteczka, żeby osłodzić sobie trudy dzisiejszego dnia. A ty? On odpisze na to spoko. To nie, nie inwestujecie tyle samo w tę znajomość. Kiedy facet nie odpisuje ci przez tydzień na wiadomość, albo po tygodniu od waszej ostatniej randki, nagle, zupełnie przypadkowo, przypomina sobie o twoim istnieniu. Ponieważ nie odzywał się przez tydzień, ma wtedy tendencję do igrania z twoimi emocjami. Może napisać ci, że miał koszmarny tydzień, po którym jest totalnie rozwalony, że jego szef sadysta wysłał go na wykańczające szkolenie, które musiał prowadzić do drugiej w nocy i nie wie jak się nazywa, albo że był totalnie chory i prawie wypluł płuca. Te wiadomości mają w tobie oczywiście wzbudzić współczucie, a przede wszystkim zrozumienie, dlaczego facet ten zapadł się pod ziemię na tydzień i nagle przypomniał sobie o twoim istnieniu. I w takich właśnie momentach mamy tendencję do zapominania o faktach. A fakty są takie, że nawet jeżeli założymy, że naprawdę spotkały go wszystkie egipskie plagi na przestrzeni ostatniego tygodnia, nie zmienia to faktu, że się do ciebie nie odzywał. Postaram się to wam zilustrować jeszcze lepiej. Spójrzcie, to jest zegar, a to jest telefon. Napisanie SMS-a o treści. Hej, mam teraz Saigon. Odezwę się do końca tygodnia. Zajęło mi dokładnie 10 sekund. I to tylko dlatego, że wolno piszę, użyłam przecinka i mam plaster na palcu. I teraz pomyśl, że cały tydzień składa się z 604 800 sekund. I nawet jeżeli założymy, że koleś przesypia codziennie 8 godzin, kolejne 8 godzin spędza w pracy, 2 godziny spędza na dojazdy do pracy, 2 godziny przeznacza na jedzenie, 1 godzinę przeznacza na mycie się, toaletę i 1 godzinę na zakupy i inne czynności
podczas których, by the way, też można napisać wiadomość, no to nadal zostaje nam 50 400 sekund, z których może odjąć te 10 sekund, żeby napisać Ci tę zasraną wiadomość. I to są fakty. A cała reszta, którą będzie Ci próbował wcisnąć po tym, jak nagle przypomni sobie o Twoim istnieniu, to zazwyczaj zwykły kit. A jak szybko Ty napiszesz tego SMS-a? Faceci, którzy nagle znikają, nie odzywają się tygodniami, czy nie inwestują tyle samo czasu, co Ty w znajomość, to często codzienność relacji damsko-męskich. Jednak koniec końców wszystko sprowadza się do tego, jak zareagujesz na wszystkie opisane przeze mnie w dzisiejszym odcinku zachowania. I to jest właśnie ostatni błąd, jaki możesz popełnić. Ponieważ bardzo wiele z Was, widząc te zachowania i mając świadomość, że facet wali za przeproszeniem, nie łapie go na gorącym uczynku, przez co schemat przez cały czas się powtarza. I to wszystko na dzisiaj. Jeżeli współczesna forma komunikacji sprawia Wam problemy, tak jak to opisałam w dzisiejszym odcinku, koniecznie wypróbujcie moje propozycje gotowych wzorów wiadomości do wysłania lub sięgnijcie do mojej książki SMS-owa gra. Linki znajdziecie pod tym filmem. I napiszcie również, czy kiedykolwiek popełniłyście któryś z powyższych błędów, jakie wymówki stosowali faceci, z którymi pisałyście oraz ile najdłużej zdarzyło im się nie odpisać. Ile najdłużej czekałyście na wiadomość od faceta. Dziękuję Wam bardzo za uwagę i do zobaczenia wkrótce. Pa!